Praca Ostapa Łozińskiego Trwoga, pokazywana w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, to wielki fresk składający się z kilkunastu płócien, w którym artysta zawarł swoje trwogi, lęki, także trudne nadzieje, które były udziałem jego, były udziałem całego ukraińskiego narodu. Praca ta stała się w nieoczekiwany dla nas sposób, niezwykle aktualna. To, co przeżywają teraz nasi bracia na Ukrainie, rzuca zupełnie nowe światło na te kompozycje Ostapa Łozińskiego, a z drugiej strony to dzieło, jak każda sztuka, pomaga zinterpretować rzeczywistość w kluczu ewangelicznym, w kluczu apokaliptycznym, jako na walkę rozpiętą między ciemnością i światłem, walkę, w której centrum jest ukrzyżowany, w której centrum jest człowiek pod tym krzyżem, w której centrum jest również sam artysta, który umieścił tutaj swój autoportret. I w ten sposób ta wojna włącza się w przedziwną historię apokaliptyczną, która będzie trwała aż do końca świata i do powtórnego przyjścia Chrystusa na sąd. Jest to obraz, który nie może pozostać niezauważony, nie może pozostawić nikogo obojętnym.